Ja pieska wiodłam. Ulubionym zajęciem Klaudii jest zabawa. W tym pięciolatka w niczym nie różni się od swoich rówieśników, ale dla niej zabawa z ulubieńcem jest męcząca. Ciężki jest, tak? No widzisz? O, chyba ci buzi dał. Dziewczynka choruje na mukopolisacharydozę typu 6. To ciężka i bardzo rzadka choroba genetyczna. Klaudia ma problem w poruszaniu się, jest powiększona wątroba, śledziona, ma problemy ze słuchem, jak i ze serduszkiem. Dziewczynka jest sprawna umysłowo, ale jej ciało niszczy choroba. Tak. Pięciolatka przeszła już kilka zabiegów, stale jest rehabilitowana. Przebywa pod ciągłą kontrolą lekarzy. W Polsce na mukopolisacharydozę typu 6 choruje 3 dzieci. Jeszcze do niedawna nie można im było pomóc. Teraz jest lek hamujący chorobę. Problem w tym, że jest bardzo drogi. Bez pomocy Narodowego Funduszu Zdrowia rodzice Klaudii nie są w stanie go kupić. Jeżeli nie dostanie leku, to po prostu te dzieci umierają. Roczna terapia Klaudii może kosztować aż 1,5 miliona złotych. Lek musi być przyjmowany przez chorego przez całe życie. Gdy lekarz mi powiedział, że córka jest chora na mukopolisacharydozę, to pierwsze pytanie moje było, czy da się to wyleczyć. Prawo w sposób bardzo klarowny określa, co możemy. Nie możemy podejmować decyzji na poziomie oddziałów wojewódzkich. Narodowy Fundusz Zdrowia nie sfinansuje leczenia, dopóki lek nie znajdzie się na liście leków refundowanych. Tymczasem dla chorych dzieci liczy się czas. Niepodanie powoduje nasilenie objawów postępu choroby i skrócenie czasu życia. Bez leku żadne z chorych dzieci nie dożyje pełnoletności. Najważniejsze by było, żeby był ten lek, bo wtedy uniklibyśmy takich problemów, jakie mamy teraz. Jest mi dobrek. Rodzice Klaudii nie chcą nawet myśleć, że nie otrzymają pomocy. Jeszcze niedawno Ministerstwo Zdrowia sceptycznie wypowiadało się o skuteczności leku, ale pojawiło się światełko w tunelu. Odbyły się pierwsze rozmowy między ministerstwem a funduszem. Jest szansa, że dzieciom chorym na mukopolisacharydozę typu 6 będzie można pomóc. Anna Wietrzyk, TVN24, Opatów.